Spróbujmy, drodzy siostry i bracia, przez chwilę zatrzymać się nad słowem, które dzisiaj wybrzmiewa w Kościele w Polsce, który świętuje, wspominając świętego Wojciecha. Usłyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu bardzo mocne słowa świętego Pawła z listu do Filipian. Dla mnie żyć to Chrystus. Cały list do Filipian jest utkany z takich ważnych stwierdzeń. W centrum wszystkiego jest Jezus. Święty Paweł daje jednoznaczne świadectwo, że najważniejszy jest Jezus. Gdy dzisiaj wspominamy i medytujemy, rozważamy wielkie, dwie ważne postaci Kościoła, i świętego Józefa, i świętego Wojciecha, to chcemy sobie mocno przypomnieć, że w centrum ich życia był Jezus. Że w ich życiu te słowa, dla mnie żyć to Chrystus, mocno się wypełniały. Oni tym żyli. Tak samo, gdy my dzisiaj o nich mówimy, gdy rozważamy ich życie, to warto, żebyśmy także o tym pamiętali. Te postaci piękne, ważne, mają nas do Jezusa prowadzić. U nas w Kaliszu, na naszym obrazie, to bardzo mocno widać, jak święty Józef trzyma Pana Jezusa za rękę, ale jak tak się głębiej człowiek, jak dłużej popatrzy, to tak jakby chciałby tego Pana Jezusa tak trochę popchnąć do przodu. Jakby chciał pokazać, że to Pan Jezus jest najważniejszy. Może tutaj, gdy są te ozdobne, te tablice, tak nie widać, ale jak mamy ten obraz taki bez tych złotych tablic, to jest bardziej sugestywne. Jakby chciał nam święty Józef pokazać, to Jezus jest pierwszy. Józef pół kroku w tyle. To nie o mnie chodzi. Siostry i bracia, prośmy dzisiaj świętego Józefa, by pomógł nam, by Jezus rzeczywiście był w centrum naszego życia. Był pierwszy, był uwielbiony. Paweł mocno deklaruje, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Wszystko inne jest nieważne. Czy mam umrzeć, czy mam dalej żyć, to wszystko jest wtórne. Najważniejsze, żeby uwielbiony był Jezus. Prośmy o taką jednoznaczność też dla nas. Żebyśmy, uczestnicząc w wielu sprawach, też tak mocno potrafili powiedzieć, aby Chrystus był uwielbiony. Aby tak mogło być, Paweł jest świadomy, że jego życie musi być oddaniem wszystkiego. Paweł nie chce dać czegoś Chrystusowi. Chce dać wszystko. Tak jak Józef cały był nastawiony na Bożą chwałę. Tak jak święty Wojciech żył na większą chwałę Bożą. Tak nasze życie ma być nastawione na uwielbienie przez nasze oddanie. I dalej Paweł pisze, że chce, że sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. To, że Chrystus jest w centrum naszego życia. Że dbamy o taką wewnętrzną jednoznaczność. To ma się teraz przekładać na nasze życie. Postępujcie zgodnie z tym. Postępujcie w sposób godny Ewangelii. Postępujcie tak, jak się deklarujecie. To bardzo ważne, żeby nasze życie było spójne.
żeby nie było pięknych deklaracji w tym niezwykłym naszym miejscu, naszym sanktuarium, a potem życie trochę obok. Prośmy dzisiaj pokornie też świętego Józefa i Wojciecha, byśmy potrafili być jednoznaczni także w naszej codzienności. Ale to pójście za Jezusem nie zawsze jest łatwe. Pójście za Jezusem jest wymagające. Nie wybieramy Jezusa po to, żeby nasze życie było łatwiejsze, ale po to, żeby nasze życie było bardziej sensowniejsze, było Bogu oddane. Paweł dzisiaj mówił, że trzeba walczyć o wiarę. W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Walczyć o wierność. Nasi dzisiejsi bohaterowie byli ludźmi wierności, ale byli ludźmi, którzy mocno się dla Jezusa musieli zmagać. Nie wszystko szło im łatwo, a właściwie niewiele im szło łatwo. Ale wiedzieli, za kim idą i wiedzieli, dokąd idą i wiedzieli, co chcą osiągnąć. Chcą żyć na chwałę Jezusa. I dlatego te zmagania, trudy i te wewnętrzne i zewnętrzne podejmowali odważnie. To jest bardzo istotne, żebyśmy umieli się zgodzić na to, że droga z Jezusem nie jest często łatwa. I żebyśmy się wtedy nie odwrócili od Pana Jezusa. I żebyśmy szli cierpliwie. Mnie bardzo dzisiaj tak porusza, już od wczoraj, bo czytałem już wczoraj te czytania, ostatnie zdanie. Paweł pisze: wam bowiem z łaski Bożej dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. Bardzo mocne słowa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Prośmy Jezusa, żebyśmy się nie odwrócili, nie zwątpili, gdy przychodzą cierpienia. I żebyśmy umieli podjąć Ewangelię, która jest kontynuacją tego czytania, w której słyszymy, że ziarno pszenicy musi obumrzeć, bo tylko wtedy przyniesie plon. Zgoda na to, co mi Jezus daje, co często jest inne niż sobie wymyśliłem, jest znakiem dojrzewania w wierze. Te słowa o obumieraniu, aby przynieść plon, bardzo mocno spełniły się w życiu naszych dzisiejszych patronów. Święty Wojciech doświadczał przeciwności właściwie przez całe życie. Właściwie w każdym miejscu, gdzie był, wszędzie cierpiał. Wszędzie były jakieś napięcia, zmagania. A na końcu jeszcze śmierć męczeńska. A święty Józef obumierał, zostawiając własne wyobrażenia i pragnienia, mimo że były one może słuszne i szlachetne, ale Pan Bóg chciał od niego czegoś innego, o czym słyszeliśmy dzisiaj w tych referatach. Obumierać także w tym wymiarze, godząc się na to, z czym Bóg do nas przychodzi. Godząc się tak jak Jezus, który zgodził się do końca wypełnić misję, która mu była powierzona.
mimo że była ona naznaczona krzyżem i cierpieniem i śmiercią. I tylko wtedy będziemy mogli wypełnić to wezwanie, które słyszymy w pierwszym czytaniu, żebyśmy byli świadkami Bożego Królestwa, żeby dzięki nas Ewangelia dotarła aż po krańce ziemi. Prośmy dzisiaj naszych świętych patronów, i Wojciecha, i Józefa, aby z nami byli, aby pomogli nam żyć w oddaniu Jezusowi, aby Jezus był coraz bardziej w centrum wszystkiego, co się dzieje w nas, ale też, żeby wszystko działo się, by On był uwielbiony. Thank you.